Hejka, witajcie w filmiku pod tytułem 50 faktów o mnie, więc zaczynamy. Pierwszym bardzo ogólnym faktem jest to, że mam na imię Karolina. Urodziłam się 18 stycznia 2001 roku. Miałam powiedzieć 2021. Dobra. Mieszkam w Chełmku między Oświęcimiem a Jaworznem, tam gdzie się właśnie urodził Marcin Dubiel. Mój znak zodiaku to koziorożec. Moim zbierzmowania jest to Laura, ponieważ w trzeciej gimnazjum bardzo lubiłam oglądać Ostrę i Ali i po prostu serialowa Ali nazywała się w rzeczywistości Laura Marano, więc stwierdziłam, że podoba mi się bardzo to imię, więc sobie wezmę na imię do bierzmowania. Jestem w związku od 30 marca 2018 roku, czyli już 3 lata. Mam narzeczonego, jestem już narzeczoną właśnie od 2 miesięcy. Uczę się w technikum ekonomicznym, jestem na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kolejnym faktem jest to, że 30 kwietnia kończę w tym roku edukację i całą i szkołę. Jestem mega szczęśliwa, ponieważ właśnie od pierwszej klasy tylko po prostu myślałam o tym momencie, jak to będzie, kiedy będę mogła odebrać świadectwo i po prostu zakończyć naukę. Byłam mała, kłóciłam się z moją mamą, że dlaczego dałaś mi na imię Karolina. Ja wtedy oglądałam wtedy właśnie Hannah Montanę i po prostu ja sobie wyobrażałam, dlaczego nie nazywałaś mnie Miley. Miley to jest takie cudowne imię. Wtedy właśnie tak myślałam, ale teraz w sumie już akceptuję swoje imię. Moim ulubionym właśnie serialem z dzieciństwa było, znaczy w sumie dalej jest, Hannah Montana i Violetta. W sumie takie bardzo no, typowo chyba babskie, takie babskie seriale. Grałam na gitarze i chodziłam na tańce. Lecz niedługo dotrwał, ponieważ mam trochę tak jakby słomiony zapał. No i na te tańce chodziłam chyba ponad miesiąc. Zrezygnowałam, ponieważ nie podobało mi się to jakoś, nie było to po prostu jakąś częścią mnie. A grałam na gitarze chyba troszeczkę dłużej, nie do końca pamiętam właśnie ile to było, ale właśnie grałam na gitarze i po prostu stwierdziłam, że nie podoba mi się to, to nie jest dla mnie. Pod koniec gimnazjum musieliśmy przedstawić projekt. Był to projekt gimnazjalny, gdzie każdy po prostu miał jakby swoją grupę i miał nauczyciela przewodzącego. Ja akurat właśnie miałam projekt Historia czekolady, czyli właśnie opowiadaliśmy w tym projekcie, jak powstała czekolada, jak powstał ten pomysł, o składnikach, które trzeba przygotować do właśnie do tej czekolady. No i właśnie zrobić taką czekoladę domową razem z właśnie z moimi kolegami i koleżankami i właśnie z moją przybyłą przyjaciółką. Tam chyba byliśmy w piątkę czy w szóstkę, nieważne. No i właśnie ten projekt wyglądał tak właśnie, że trzeba go przedstawić przed wszystkimi rodzicami i po prostu z jakimś tam dyrekcją i gościami specjalnymi chyba, jak się nie mylę. I ja dzwoniłam do mamy, że ja się źle czuję i że się tak strasznie stresuję. I ja zaraz chyba normalnie boli mnie brzuch, boli mnie wszystko. Nagle jest ze stresu i właśnie, że ja chyba zaraz zemdleję. No a moja mama mówi, nie możesz tak, dobra. Musisz zdać to. No i właśnie jakoś to poszło, po prostu miałam taką podkładkę i musiałam po prostu przeczytać tekst, a ja na przykład właśnie nienawidzę czytać tekstów publicznie, bo po prostu się stresuję, że teraz się pomylę. Automatycznie mi się po prostu plącze język. Tak, gdy skończyłam gimnazjum, sama sobie pofarbowałam włosy i rozjaśniłam. No i to właśnie był największy błąd mojego życia, ponieważ sama rozjaśniłam włosy i też takim okropnym rozjaśniaczem z Rossmana, który totalnie nie był blond. To był po prostu jakieś kurze jajo. Jak teraz znajdę zdjęcie, to właśnie pokażę. Aż się tego wstydzę teraz normalnie. Dobra, następnym faktem jest to, że rysuję się właśnie wystąpieniami publicznymi, czy właśnie jak mam coś przeczytać, to strasznie mi się stresuję się po prostu już w nocy, nie mogę spać, bo wiem, że będę musiała coś zrobić takiego. No i właśnie po prostu mi się plącze język i ja nie ma po prostu szans, żebym się nie pomyliła. Bardzo lubię twórczość Maty, Tymka i Żabsona. A jeżeli chodzi o twórczość takich amerykańskich gwiazd, to właśnie bardzo lubię Ariana Grande i Justin Biebera i na pewno właśnie powiem wam, że moim marzeniem w 2016 roku było to, żeby pojechać do Krakowa na koncert właśnie Justina Biebera, a mama mnie wtedy zaproniła. Dobra, kocham kosmetyki do makijażu i ogólnie makijaż. Moje zamiłowanie właśnie do makijażu i do kosmetyków w sumie zaszczepił mi YouTube, ponieważ zaczęłam oglądać
powiedzmy, że miałam 14 lub 15 lat, oglądałam takie pierwsze youtuberki, powiedzmy, że Ewę z Red Lipstick Monster, czy nawet Maksineczkę, czy Wiskole, czy te inne takie właśnie youtuberki, które zaczynały właśnie w 2015 roku, czy to 14. Mega właśnie pokocham makijaż i pokocham kosmetyki. Ta pierwsza praca. Wygląda tak właśnie, że skończyłam właśnie pierwszą technikum i stwierdziłam, że trzeba jakoś zapracować na te kosmetyki i takie pierdołki, pieniążki, więc stwierdziłam, że po prostu będę dzwonić po wszystkich ogłoszeniach. No i właśnie odzwała się do mnie restauracja w moim mieście, gdzie pracowałam tam już właśnie od tych wakacji do grudnia, do końca grudnia, czyli właśnie pół roku. Moimi ulubionymi youtuberkami są Persof, Andziax, Kinia Wiczyńska i Ewa Pakulska. Jestem uzależniona od Tofifi, Szokobąsów, zakupów i kosmetyków. I nie tylko kosmetyków takich do makijażu, ale też po prostu mogę kupić tonę toników, tonę żeli do twarzy, do mycia twarzy. Marzę o wakacjach we Włoszech. Niestety w 2021 właśnie planowaliśmy z moim narzeczonym, Sławkiem, lecieć do Włoch. Ale niestety przez pandemię, epidemię, niestety, no nie pojedziemy. Ale mam nadzieję, że za rok może się ta sytuacja trochę poprawi i jednak pojedziemy, polecimy. Jestem strasznie niecierpliwa, kiedy ja dostaję na przykład właśnie SMS-a, że kurier będzie dzisiaj, tylko nie pisze, na przykład nie wiem, między 13 a 14, to ja potrafię po prostu już o 8 rano wstać i czekać przed oknem i patrzeć na tego kuriera, czy w końcu jest. Kolejnym faktem jest to, że panicznie boję się pobierania krwi. Gdy mamy właśnie jakieś ważne badania, czy właśnie jakieś pobieranie krwi, to ja naprawdę mega się stresuję. Ja już po prostu też nie śpię w nocy. Budzę się za chwilę, bo wiem właśnie, że no za chwilę w sumie będę musiała wstać i pójść na te badania, pobieranie krwi. Każda właśnie pani, która mnie zaczyna robić to pobieranie krwi i jak już widzę właśnie tą igłę, to ja od razu odwracam wzrok i pani się zawsze pyta, a ty się boisz? Ale tyle ty masz lat? Jakby no 20, ale no boję się, no proszę pani, no. Niech pani tylko robi szybko. Ostatnio właśnie jak byłam na pobieraniu krwi, to pani się zapytała, czy chcę może sobie poleżeć na kozetce, żeby po prostu mi zrobiła to pobieranie krwi. Ja powiedziałam, że nie. Proszę mi zrobić szybko, ja teraz nie będę patrzeć. dobra. Szybko się demetuję. Mogę wam powiedzieć, że kiedyś pracowałam w pewnej firmie, nie będę mówić której, MLM. No i po prostu trzeba tam było po prostu zachęcać osoby do dołączenia po prostu do pewnego zespołu, grupy. Nie będę o tym mówić za bardzo, bo po prostu jakoś tak nie wspominam dobrze tego czasu, ale po prostu osiągnęłam tam pewien poziom, ale po prostu bardzo szybko się zdematowałam, ponieważ nie widziałam moich w ogóle efektów. A też po prostu odkryłam, że jednak to nie jest dla mnie i to po prostu nie jest po prostu mi pisane, taka praca. Tak samo właśnie jak ćwiczę, to ćwiczę powiedzmy, że tydzień, ćwiczę już super, odżywiam się super świetnie i nagle po prostu coś się dzieje, taki pstryczek i po prostu szybko się domatowuję. Moją inspiracją od jakiegoś czasu już, dłuższego, makijażową jest Magda Pieczonka. I właśnie kolejny fakt jest to, że po prostu moim małym marzeniem jest to właśnie, żeby usiąść sobie na fotelu u Magdy Pieczonki i żeby po prostu mi zrobiła piękny makijaż, bo jednak jest duża różnica, jeżeli my sobie zrobimy makijaż, a nam po prostu ktoś zrobi profesjonalnie makijaż. Bardzo bym chciała móc spędzić chociaż jeden dzień z Versof i z Andziak, oczywiście osobno. Ale fajnie właśnie byłoby właśnie spotkać te dziewczyny, ponieważ bardzo się nimi inspiruję i naprawdę właśnie oglądam je od samego początku. O Andziax, jeżeli chodzi o Andziax, to naprawdę bardzo mi się podoba właśnie jej styl życia, jej w ogóle właśnie takie i po prostu osobowość, bo naprawdę ma świetną osobowość. Jest naprawdę bardzo, wydaje się taka miła i taka sympatyczna i naprawdę jest taka ona się po prostu niczego nie boi. Tak mi się właśnie wydaje, że po prostu się niczego nie boi i to właśnie chyba najbardziej w niej lubię. Jeżeli jest jakiś skandal, to po prostu ona fajnie po prostu wyjdzie i nawet po prostu na czas mi po prostu nie odpowie. No bo wiadomo, jacy są ludzie, że po prostu jak odpowiedziała, to po prostu nie wiadomo, co się dzieje, bo musi się tłumaczyć i w ogóle.
A jeżeli chodzi o Wersow, to właśnie myślę, że jest też właśnie bardzo prawdziwa w tym, co robi. Jest bardzo sympatyczna i myślę, żebyśmy się dogadały, ponieważ jesteśmy, no powiedzmy, że w prawie podobnym wieku. Ona ma 24, ja mam 20. No, także myślę właśnie, żeby było fajnie. Kolejnym faktem jest to, że strasznie stresowałam się, gdy zaczęłam się spotykać z moim narzeczonym. Takie właśnie pierwsze kilka miesięcy naprawdę było okropne, bo ja się bałam w ogóle cokolwiek zrobić przy nim, bo mi się wydawało, że po prostu sobie pomyśli o mnie, że coś jakieś, że jestem jakaś dziwna. Ale teraz już jest spoko, teraz naprawdę mi się wydaje właśnie, że jesteśmy mega takie otwarci już przy sobie i nie boimy się niczego po prostu. Bardzo lubię dostawać kwiaty. I po prostu właśnie tak sobie ustawić gdzieś w jakimś fajnym miejscu, porobić zdjęcia. I właśnie lubię taki po prostu widok kwiatów w pokoju. Lubię oglądać horrory, lecz niestety później naprawdę się bardzo boję. I następnym faktem jest to, że boję się zostawać sama i gdy jest ciemno. Właśnie bardzo się boję ciemności. Zrobiłam sobie prostowanie kretynowe sama, o którego bardzo żałuję, ponieważ moje włosy, nie doczytałam tego, że jeżeli mam po prostu włosy naturalne, później mam jakieś roześmiane, to one mogą właśnie się bardzo rozjaśnić do dziwnych kolorów i mój kolor to był właśnie rudy. Tak, więc miałam połowie kolor rudy. Masakra. Na 17 urodziny zrobiłam sobie kolczyk, o którym moja mama nie wiedziała. I to był właśnie ten kolczyk. I wiecie co? Nie żałuję go, ale strasznie bolał. Po prostu w tym właśnie miejscu strasznie, strasznie boli, bo to już właśnie już jest chrząstka. I nie mogłam spać ponad tydzień na tej właśnie stronie. I musiałam spać tylko na lewej, więc nie polecam. Kolejnym faktem jest to, że po prostu chciałabym bardzo mieć długie włosy, więc bardzo chciałabym je po prostu nie zagęścić, ale przedłużyć. Czyli właśnie taki coś jak właśnie Wersow, taki właśnie troszeczkę może troszeczkę 10 cm krótsza fryzura. Ale było właśnie fajnie przedłużyć sobie włosy. Nienawidzę WF-u, nienawidzę ćwiczyć w grupie, ale kocham ćwiczyć sama. Kolejny fakt jest to, że bardziej lubię seriale niż filmy, ponieważ bardziej się właśnie jakoś tak wczuwam w te seriale, niż właśnie jakbym miała po prostu oglądać kilka części filmów i koniec. A odcinki w serialach jednak są troszeczkę dłuższe, mi się wydaje właśnie, i bardziej właśnie lubię seriale. I kolejnym faktem jest to, gdy skończę jakiś serial i bardzo się wczuję właśnie ten serial i bardzo jakoś tak bardziej przeżywam ten serial, to zdarza mi się nawet płakać na samym końcu odcinka. Byłam tylko na jednej studniówce i była to studniówka Sławka, czyli właśnie mojego narzeczonego. Bardzo mi jest smutno, ponieważ bardzo chciałam właśnie mieć swoją studniówkę, ale się nie udało. Niestety, no cóż. Kolejnym faktem jest to, że nie piję alkoholu i nie lubię go pić, po prostu mi nie smakuje i nie lubię, jak mi ktoś po prostu go wmusza, po prostu do wypicia. Gdy byłam mała, gdy jeździłam na wycieczki z moimi rodzicami, w restauracjach brałam tylko jedną rzecz. I zgadnijcie, co to było. Musiałam sprawdzić w każdej prawie restauracji, w którą byłam, jak smakuje kotlet schabowy z frytkami. Serio, to było moje uzależnienie w dzieciństwie. Kochałam kotleta schabowego z frytkami. I musiałam go właśnie wszędzie spróbować. Kolejnym faktem jest to, że nie przeczytałam żadnej lektury do końca. Czego trochę żałuję, ale w sumie streszczenia są dużo lepsze i no po prostu jak ktoś nie lubi czytać, to po prostu no jedyne wyjście to jest streszczenie. Uwielbiam święta Bożego Narodzenia. Kocham ten klimat właśnie, gdzie wszyscy po prostu wszyscy youtuberzy właśnie robią te vlogmasy, przygotowują się do świąt, ozdabiają swoje mieszkania, swoje domy. Same w ogóle kupowanie prezentów bardzo mi daje taką radość, a później po prostu danie je komuś pod choinkę i po prostu widzieć taką reakcję, jest to naprawdę mega fajne. Oczywiście same właśnie takie święta są takim właśnie czasem, takim bardzo rodzinnym, pysznego jedzonka, wigilii i ogólnie właśnie takim fajnym, spędzonym razem czasem. O, to jest super. Moimi ulubionymi kolorami są fioletowy i beżowy. Chciałam kiedyś iść na studia kosmetologii, lecz stwierdziłam, że jednak się nie nadaje do tego, ponieważ no, ja lubię bardzo kosmetologię i taką właśnie świadomą pielęgnację kosmetyki takie właśnie do makijażu, ale no, stwierdziłam, że jednak może nie odnalazłabym się do końca właśnie w tym kierunku, ponieważ no, tam trzeba jednak się uczyć trochę tej chemii, właśnie trochę tych takich przedmiotów, których po prostu nie lubię. Nie wspominam zbyt dobrze praktyk. Praktyki zawodowe były naprawdę porażką. Ja tam po prostu jak szłam z moimi koleżankami dwoma,
to po prostu myśmy płakały. Myśmy zastanawiały się, co dzisiaj po prostu pani wymyślą, żebyśmy zrobiły. Nie wiadomo, każdy rozumie to, że na praktykach będą po prostu no, kazywać sprzątać, tak? Ale my naprawdę sprzątałyśmy takie okropne rzeczy, że nie chcecie tego wiedzieć. Jest to fakt, który troszeczkę jest, no, głupi, po prostu z perspektywy czasu myślę, że jest naprawdę głupi. Chciałam to robić takim w tu tamtejszym Marcinem Dubielem i po prostu zrobić takiego pranka, haha. Pod koniec jakoś chyba podstawówki mieliśmy projekt, właśnie kolejny projekt, że po prostu mieliśmy wystawić jakby scenę z Baladyny. No i ja stwierdziłam, że okej, możemy zrobić u mnie próbę, bo u nikogo innego nie można było zrobić próby, bo nie mieli czasu, nie mieli miejsca, bla bla. Wszyscy byli w domu, a w sumie u mnie nie było nikogo, ale była taka ładna pogoda, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to po prostu na moim podwórku. I po prostu w pewnym momencie już w sumie skończyliśmy te próby i moim dwóm kolegom chciało się pić, a ja już niestety nie miałam żadnego soku i stwierdziłam, że dam im trochę oleju. Oczywiście nie powąchali tego i po prostu troszeczkę się napili, ale oczywiście wszystko było później wylądowało na moich schodach. Więc no to było trochę głupie, ale taki prank, wiadomo, no. Przepraszam Was. Kolejnym faktem jest to, że kocham kuchnię włoską bardziej niż polską. Jest taką mega zajawkę YouTube'ową, że po prostu jeździłam na meetupy. I byłam na dwóch meetupach w Krakowie, na arenie, było cudownie. Bardzo mi się podobało, miałam właśnie wtedy dwa spotkania z Rezi. Z autografem i zdjęciem, ale był taki jeden meetup, który był właśnie po tych wszystkich właśnie meetupach w Krakowie. Był to meetup taki właśnie bardzo przyjazny naturze, był to meetup w plenerze w Zakopanem i potem się przyjechałam na niego z moją koleżanką i po prostu chodziło o to po prostu, że pierwsze zanim właśnie ten meetup się cały zaczął, była taka rozgrzewka z kuczajem, tak, z kuczajem i z jakąś jeszcze panią, tylko nie wiem właśnie jaką, ale właśnie rozgrzewaliśmy się i później szliśmy z youtuberami na sam szczyt do góry. Totalnie nie pamiętam, jaka to była góra, ale pamiętam tylko to, że ja właśnie rozmawiałam z moją koleżanką i nagle sobie zauważyłam, że kurczę, wibrosi sobie idą, ale oni, serio, miałam takie mega wrażenie, że oni byli tacy mega wysocy. Ale no i spodziewałam się, że ich zobaczę tam. To tam jeszcze był Rezi, który nas wtedy właśnie zgubił trochę, ponieważ myśleliśmy wszyscy, że pójdzie z nami, a Rezi po prostu się wybrał inną ścieżką. Super. I właśnie zobaczyliśmy to na Instagramie z moją koleżanką i takie, no fajnie, chciałyśmy z nim trochę pogadać, to sobie gadałyśmy. Tak, tak. I ponieważ właśnie taka sytuacja była właśnie, że Unboxal tam był, gdzie właśnie jakiś chłopczyk po prostu się do niego tak doczepił, że coś tam gadał, wszystko do niego, ej, coś tam, popatrz, coś tam. I myśmy się tak właśnie śmiały teraz z boku i właśnie on się tak patrzył i śmiał się razem z nami.